Dzień dobry. Witam serdecznie w imieniu Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Mocak na spotkaniu prezentującym publikację pod redakcją Tadeusza Nyczka pod tytułem Po co jest sztuka? Dzisiaj mamy tutaj jako dwa prezenty, jako żywe egzemplarze umysłów, które występują w tej książce. Mamy Janusza Głowackiego i Krzysztofa Wargę. Ja chciałam na wstępie wytłumaczyć się z tej książki. Mocak rozpoczął program badawczy, taki program analizujący stan kultury. Brawo! Jest to projekt badawczy polegający na tym, że chcemy sprawdzić, jaka jest odpowiedź na temat sensu sztuki współczesnej w różnych środowiskach, na różnych poziomach, wśród różnych zawodów. Otwiera to książka, która jest zbiorem wywiadów z najbardziej znanymi literatami polskimi, którzy odpowiadają na pytanie, po co jest sztuka. To jest pierwszy tom. W przyszłym roku wyjdzie drugi tom też wywiadów z literatami pod redakcją Grzegorza Jankowicza. Kolejna grupa literacka odpowie na to pytanie. Wybraliśmy specjalnie literatów, ponieważ jest to dziedzina twórcza, jest to dziedzina, która są to twórcy, którzy myślą i mają w pewnym sensie, że tak twórczy obowiązek zastanawiania się nad światem, w którym żyją. Więc tutaj wybraliśmy osoby, które gdzieś w intuicji mają tą sprawę przetrawioną. Ale oczywiście planujemy również tak odległe grupy społeczne jak bezdomni, hokeiści, jak profesorowie uniwersytetu. Bezdomni. Także będzie to 3-letni program. Również planujemy zrobić wystawy, gdzie będą prace studentów tworzone jak gdyby z intencją odpowiedzenia na to pytanie, po co jest sztuka. Ten program służy, jest jak gdyby takim początkiem naszej misji jako muzeum, żeby zmienić nastawienie społeczne traktujące sztukę jako ten przyjemnościowy margines życia. Wszystko jest trudne, szef jest trudny, mąż jest męczący, pieniędzy nie ma i tak dalej. Sztuka ma być przyjemna. Jest taki rodzaj intuicyjnego założenia. I naszym obowiązkiem jest wytrącenie, jednak zniszczenie tego przesądu i pokazanie, że sztuka to jest niezwykle ważny element istnienia, który pomaga zrozumieć, pomaga się zdystansować i pomaga zrzucić to, co nam narzucono fałszywego. I temu jak gdyby służy sztuka. I dlatego chcemy uzyskać z jednej strony odpowiedź na to pytanie od różnych grup społecznych, z drugiej naszym programem odpowiadać i udzielać tej odpowiedzi nie wprost, ale w sposób rozbudowany. Nie wiem, jak będzie wyglądało to spotkanie, ponieważ redaktor prowadzący też nie wiedział. Natomiast pokażemy Państwu prezentację. To będzie zbiór obrazów, zbiór dzieł sztuki, który dla każdego z pisarzy wydawał się najważniejszy. Także tutaj w pewnym sensie mamy poprzez sztukę wgląd w to, jakie są preferencje poszczególnych partycypantów tej książki. Również liczę na to, że Tadeusz da nam podsumowanie tego, jaki jest stan podejścia literata do sztuki. Jak bliski kontakt mamy tutaj, jak jesteśmy twórczo razem, albo jak jesteśmy twórczo osobno. Także ja już przestaję mówić. Teraz daję głos osobom, które naprawdę były mocno w tę książkę zaangażowane. Witam Państwa w takim razie we własnym imieniu. I tak, pierwsza informacja, że pytanie tytułowe tej książki, po co jest sztuka,
nie jest jedynym pytaniem, jakie zadałem wszystkim dziewięciorgu autorom. Jest jedynym pytaniem, które się powtarza w każdej rozmowie, ale oczywiście nie jest jedyne. To są rozmowy z nimi, o ich wyobrażeniu sztuki, o tym, co myślą o sztuce, jakie widzą miejsce w swoim życiu, w społeczeństwie i tak dalej. Masza tu powiedziała, że te obrazki, których każdy mógłby się znaleźć w książce. Książka nie jest ilustrowana, jest ilustrowana tylko świetnymi zdjęciami pisarzy. Zresztą zdjęcia są na okładce. Te obrazki mówią raczej o istocie rozmowy, a nie o tym, który z tych obrazków jest ulubiony dla każdego z pisarzy. Przynajmniej połowa z nich to są obrazy, których ci autorzy nie cierpią albo nienawidzą, albo by nie chcieli, żeby taka była sztuka. Po prostu chodzi o ton, tembr i charakter rozmów. Ja sobie pozwolę Państwu tak króciutko, nie mamy za dużo czasu, jakby przedstawić w paru zdaniach każdego z autorów na podstawie tego, co Państwo zobaczą na obrazku. Pierwszym moim rozmówcą, nie pierwszym chronologicznie, ale pierwszym w książce, był Marek Nowakowski. Znany bardzo Państwu pisarz, słynny autor, kilku tysięcy książek. On sam twierdzi, że napisał ich kilkadziesiąt. Mam wrażenie, że jego książki są stale obecne od zawsze w każdej księgarni. Rozmawialiśmy, bardzo tradycyjny, jeśli chodzi o podejście do sztuki. Bardzo ceni ręczną robotę. Rozmowa z nim, taki ma tytuł, ręczna robota. Ponieważ sam pisze ręką do dzisiaj, nie znosi komputera i nie używa elektroniki, uważa, że sztuka też powinna być robiona ręką i to do tego w sposób tak precyzyjny, w jaki precyzyjny sposób on sam pisze swoje zdania książek. To jest jeden z jego przyjaciół, Andrzej Heindrich, słynny bardzo autor znaczków. Jeden z wielu autorów znaczków, ale uchodzący za najlepszego w tej dziedzinie. Przyjaźnią się razem i Nowakowski uważa, że to jest ten rodzaj sztuki, który on bardzo ceni, popiera i przede wszystkim szanuje. To jest obraz Erika Fischla, znanego współczesnego malarza, który jest z kolei, nie ten obraz, ale ten autor, jednym z ulubionych artystów Adama Zagajewskiego, mojego drugiego rozmówcy. Adam też wyznaje zasadę, że sztuka to jest coś, co jest piękne na swój sposób. Adam jest admiratorem piękna, estetyki, ale i pewnej trudnej prawdy o życiu. Uważa, że Fischl jest tym malarzem, który pokazuje świat. Adam jest, jak Państwo wiecie, współautorem słynnego manifestu Świat nieprzedstawiony w imię tego, żeby świat przedstawiać. Dlatego ceni sztukę przedstawiającą i widzicie Państwo jednego z bohaterów sztuki Adama Zagajewskiego. O tym obrazie, który jest, ma miły tytuł Dwie staruszki jedzące zupę, Francesco Goi, został wskazany palcem w rozmowie przez siedzącego tu po drugiej stronie stołu Janusza Głowackiego. Jest to obraz wspaniały, przerażający i o to mi chodzi w ogóle. W tym, czym się zajmuję, czyli w pisaniu, sytuacja taka jest zawsze szalenie kłopotliwa. Ja byłem na takiej, w sensie, że tak powiem, oficjalności pewnej na konferencji takiej Andy Warhola przed laty, która polegała na tym, że siedział tłum krytyków, takich jak Państwo, siedział Andy Warhol i za nim siedziało jakby jego staff, czyli biuro. I krytycy zadawali pytania. Andy, co ty sądzisz o kryzysie kultury? Na co on odwracał się i mówił. Peggy, co ja sądzę o kryzysie kultury? Ona mówiła, ty Andy uważasz, że tam tak. Mówi, okej, okay, what I mean, to jest właśnie tak. Następne pytanie. Czy uważasz, że powinna wyrażać sztuka piękną?
Co sądzisz, Peggy, że ja... Ty uważasz, Andy, że właśnie tak powinno być. Więc wszystko jest spektaklem, jakąś formą prezentacji, co właśnie robimy, i oddaję koledze Krzysztofowi, żeby się wypowiadał. To jest rysunek tuszem na papierze. Tak, ja wiem. Japoński rysunek odnosi się w jakiś symboliczny sposób do naszej rozmowy z Ryszardem Krynickim. Subtelnym poetą, marzycielem, myślicielem i entuzjastą prostoty, takiej maksymalnej prostoty, w której esencji, może nie prostoty, entuzjasta esencji, poeta, którego historia pisania poezji, można by ją ująć krótko, od wielości do nicości. Jego wiersze coraz są krótsze, coraz bardziej esencjonalne. Pytałem Ryszarda, co dla niego jest ideałem w sztuce. Jest koło idealne narysowane ręką chińskiego rysownika. To jest oczywiście jedna z możliwych definicji sztuki. To jest też pewna filozofia kultury. I myślę, że właśnie taki rysunek świetnie oddaje napięcie, nastrój i atmosferę naszej rozmowy z Krynickim o sztuce. To jest obrazek, który ilustruje właśnie to, o czym na początku Państwu mówiłem, czyli to, czego autor czy współautor, mój rozmówca, Krzysztof Warga, najbardziej nie lubi. Więc może nie tyle najbardziej nie lubi, ale to jest jeden z przykładów takiego malarstwa, o którym wyraził się w naszej rozmowie źle. To jest, Krzysztof, nie wiem, czy kojarzysz, obraz będący na wystawie tak zwanego nowego realizmu w Gdańsku. Dziękuję Ci, Tadeusz, witam Państwa. Bardzo Ci dziękuję, że potraktowałeś mnie wyjątkowo bardzo, ponieważ pokazujesz tutaj przykłady dzieł sztuki, tych, które się podobają bohaterom tej książki, a mnie potraktowałeś w ten sposób, że pokazałeś jakiś obraz, który mi się mam nie podobać, który... No myślałem, ja mówię w tej książce o tym, że lubię Hoppera, lubię Jacksona Pollocka, lubię malarstwo Kaspara Dawida Friedricha. I gdybym ja nie był mną, tylko kimś innym, tyś pokazał Jacksona Pollocka albo Hoppera, ty mi powiesz, mnie ilustrujesz czymś takim, więc ja nie rozumiem twojego zamysłu. Nie rozumiem twojego zamysłu, to po pierwsze. Po drugie, bardzo fajnie, że książka taka powstała, gdzie pisarze mówią o artystach. Ciekaw jestem, czy byłoby możliwe zrobienie książki, gdzie artyści mówią o literaturze. Prawda? To byłoby bardzo interesujące, co oni w ogóle czytają, czy cokolwiek czytają. Nie mam pojęcia. Znaczy, my na pewno jesteśmy jakoś intelektualnie bardziej rozbuchani niż artyści. Oni działają bardziej intuicyjnie, emocjonalnie, a my trochę pewnie musimy też głową pracować. No i wiesz, trudno mi skomentować to, natomiast mnie ta cała afera, która była kilka lat temu, prawda, a propos tej wystawy w Gdańsku, interesowała dlatego chociażby, że ja przede wszystkim lubię jakieś dyskusje na temat sztuki, literatury, kultury szerzej mówiąc. Lubię, kiedy jest jakiś ferment. Z drugiej strony to jest symptomatyczne, bo oznacza, prawda, trochę właśnie zmęczenie tą sztuką tak zwaną współczesną. Ja pozwolę sobie przeczytać cytacik, który z dzisiejszych Wysokich Obcasów. Tak się akurat złożyło, że dzisiaj w Wysokich Obcasach jest wywiad z Marią Poprzęcką, który sobie czytałem w tramwaju. I to jest wywiad, Grzegorz Stroczyński zrobił z Marią Poprzęcką, tytuł rozmowy Dobre bo boli. Profesor Poprzęcka mówi, jak coś niezrozumiałego wyprodukował artysta, to rodzi się podejrzenie, że wciska mi kit i chce zrobić ze mnie kretyna, dziennikarz. A wciska kit? Poprzęcka. Niestety, często. Dalej. Pytanie dziennikarza. Człowiek kulturalny może mieć w nosie sztukę nowoczesną? Profesor Poprzęcka, może. Coś traci, ale nie tak znowu wiele. Masa chłamu jest, masa. Dziennikarz, główna cecha tego współczesnego chłamu jaka jest?
Profesor Poprzęcka. Wtórność, humbug, samozadowolenie, parcie na karierę, szantaż emocjonalny, intelektualny. Właśnie to, o czym pan mówi. Nie podoba ci się, to znaczy, że nie dorastasz. Jeśli nie rozumiesz, to idź sobie oglądać Matejkę. W naszym życiu artystycznym niestety trwa podział na my i oni. To jest bardzo interesujące, nie będę czytał całego wywiadu. No ale pani profesor Poprzęcka jest autorytetem, jeśli chodzi o sztukę w ogóle. Prawda? I ona zgłasza taką wątpliwość, która często też mi towarzyszy. Ona mocą swojego autorytetu, historyka sztuki, mówi, że jest mnóstwo chłamu, ściemy, szantażu emocjonalnego i tak dalej. Ja czasami też mam takie odczucia, a przede wszystkim moim głównym problemem jest to, że często się zdarza, że granica między hochsztaplerką a dziełem sztuki jest bardzo cienka i trudna do rozpracowania, zrozumienia dla kogoś, kto nie ma narzędzi krytycznych do sztuki przy sobie. A ja nie mam profesjonalnych narzędzi krytycznych, bo nie jestem historykiem sztuki ani krytykiem sztuki przecież. Czyli odbieram jakoś intuicyjnie, emocjonalnie sztukę, ale czasami mam problem, bo nie wiem, czy rzeczywiście ktoś mnie robi w trąbę, czy to jest rzeczywiście sztuka wysoka i wybitna. Co w przypadku literatury nie jest tak łatwo zrobić, dlatego że myślę, że łatwiej jest mieć przekonanie, że książka, powieść, którą czytamy, przynależy do kiczu, tandety albo ściemy literackiej, a inna jest książką wybitną, pomijając tam jakieś oczywiście osobne gusty. Tak samo jest z kinem. Idąc do kina wiem, że ten film jest chłamem albo ściemą, albo że jest świetny. W przypadku sztuki współczesnej pojawia się ten problem, że muszę mieć przewodnika, krytyka, który mi wytłumaczy właściwie, na czym polega ta wybitność. A komentując jeszcze ten obrazek, który państwu tutaj pokazałeś mi również, to na pewno wolałbym Hoppera zobaczyć niż Krzysztofa Izdebskiego, Dwie siostry, rok 2004. Dziękuję. Mieliście państwo w pigułce to, o czym rozmawialiśmy do książki. Ale ten obrazek pokazałem rzeczywiście nie przypadkiem i to akurat w związku z tobą, bo on ilustruje doskonale nie tylko to, że rozmawialiśmy o tym, co pisarze lubią czy nie lubią. Większość tych pisarzy jednak opowiada się za sztuką, nazwijmy to krótko, nie bardzo współczesną, to znaczy tą, która, o której trudno jest bardzo powiedzieć, jakiej jest jakości, gdzie sposób prezentacji formy, treści, sensów jest tak niejasny, tak mało czytelny i tak pozbawiony kryteriów obiektywnych, że dosyć łatwo jest twierdzić, ja to kocham albo tego nienawidzę. W związku z czym często się wraca wtedy w takim poczuciu ostrożności wobec sztuki współczesnej czy nowoczesnej, wracać do tradycji, bo tam mam pewność. I to się okazuje czasem ogromnym złudzeniem. Właśnie powrót do tradycji czy do takiej tradycjonalności w opinii publicznej oznacza powrót do tego typu sztuki. Dla Krzysztofa i nie tylko zresztą dla niego, to jest akurat negatywny powód powrotu do takiej sztuki, że nie do takiej sztuki się powinno wracać. Właśnie do takiej, choćby jak Krzysztof mówi o Hopperze czy Goya, trudna sztuka, kłopotliwa sztuka, a nie cukierkowa, łatwa, efektowna albo efekciarska sztuka. Także stąd jest ten negatywny przykład pozornej ucieczki w coś bezpiecznego. Idźmy dalej. To jest rysunek, pewnie państwo poznają, co to jest i kto jest autorem. Andrzej Mleczko, jeden z jego dawnych komiksów, wielokrotnie przerysowywany. Otóż ten konkretny utworek znajduje się na ścianie mieszkania kolejnego mojego rozmówcy, Janusza Andermana, znanego pewnie państwu autora licznych książek i ostatnio scenariusza filmowego do ostatniego filmu Janusza Morgensterna. Janusz oprowadził mnie po swoim mieszkaniu, ponieważ jest jedynym autentycznym spośród wszystkich moich rozmówców prawdziwym kolekcjonerem sztuki. To znaczy ma w domu to, co chce mieć, co lubi, co czasem kupuje, wydaje na to pieniądze, czasem dostaje od przyjaciół. Mleczko był naszym starym kumplem z Krakowa jeszcze kiedyś, jak razem pracowaliśmy
nieistniejącym już od dawna dwutygodniku, nazywał się Student. Pracowałem tam i ja, i Janusz Anderman, i Andrzej Mleczko w nim debiutował. Więc to są sentymenty naszej młodości, stąd dedykowany Januszowi Andermanowi ten właśnie rysunek. To jest drugi przypadek sztuki niechcianej i sztuki odrzuconej. Tym razem bardzo zdecydowany Piero Manzoni, włoski artysta. To się nazywa shit po prostu, czyli gówno. Gówno artysty, dokładnie tak brzmi tytuł tego dzieła. Artysta mianowicie po prostu nawalił, krótko mówiąc, w kilkanaście puszek, zapeklował je dokładnie i te puszki za ciężkie pieniądze zostały sprzedane na jednej z aukcji światowych w latach 60. Mój rozmówca Jan Gondowicz, koneser sztuki, autor subtelnych esejów, całkowity, zdeklarowany, maniakalny wróg sztuki współczesnej. Uznaje, że to jest czysta hochsztaplerka i czyste gówno, krótko mówiąc. Dlatego zadedykowałem mu gówno za ciężkie pieniądze sprzedawane jako sztuka. Przepraszam, że tak się wtrącam. Ja uważam, że Piero Manzoni jest geniuszem. Jest geniuszem, ponieważ tylko geniusz potrafi zarobić pieniądze na fekaliach. Znaczy, idiotami są ludzie, którzy to kupują najzwyczajniej w świecie. To znaczy, ja nie mam pretensji do tego artysty, który nazywa się Manzoni. Nie można mieć do niego artysty, lecz jeżeli ktoś pragnie jego fekaliów i za to płaci pieniądze, to nie ma problemu. To znaczy, mnie interesuje raczej myślenie ludzi, którzy je kupują, a nie jego. I to jest też ciekawy wątek. Jest taka znana teoria w handlu sztuką. Po prostu sztuka kosztuje tyle, ile ktoś chce za nią zapłacić. Więc ponieważ ktoś chciał za to zapłacić, za te puszki, dzisiaj uchodzą jedno z symbolicznych dzieł tak zwanej sztuki współczesnej, więc uważam, że należało się też jej miejsce, ponieważ wywołał ją do odpowiedzi mój rozmówca Janek Gondowicz. To jest grafika, jedna z bardzo znanych grafik, nieżyjącego już od wielu lat, wspaniałego grafika Józefa Gielniaka, wybitnego artysty, który prawie całe życie swoje dorosłe spędził w sanatorium, ciężko chory, śmiertelnie chory na gruźlicę na ziemiach zachodnich i tam umarł. Siedział w sanatorium i dłubał linoryty rysikiem. Zrobił ich bardzo niewiele w życiu, 20 kilka. O Józefie Gielniaku jako jednym ze swoich bohaterów miłości sztuki mówił mi Jerzy Pilch. Pilch, który deklarował się z tym, że nie ma zielonego pojęcia o sztuce, nie wie co to jest, czym się to je, artystów zna mało. Jedyny prawdziwy epizod ze sztuką, jaki w życiu przeżył, to było to, że wyrzucony ze studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Polonistyki w Krakowie przepracował 2 lata jako sprzedawca w galerii Andrzeja Mleczki. To był, jak twierdzi, jego najdłuższy, najlepszy i najmądrzejszy okres kontaktu ze sztuką. Ale niemniej przyciśnięty do muru powiedział, że ma swoich parę miłości. Jedną z nich niewątpliwie jest Gielniak. Moja rozmowa z Jurkiem Pilchem w tej książce nazywa się Powiesiłbym Gielniaka. Oczywiście na ścianie. I to jest ostatnia już, 9. opowieść i moja ostatnia rozmowa z Olgą Tokarczuk. Olga, która okazała się, jak na początku, kiedy umawialiśmy się na rozmowę, twierdziła, że nie ma sensu z nią rozmawiać, ponieważ nie tylko, że się na sztuce nie zna, to jeszcze ma do niej bardzo dziwny stosunek i lepiej, żeby w ogóle tego nie tykać. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że Olga jest jedyną osobą z całej 9 pisarzy, która do dzisiaj rysuje i maluje sama. To, co wyniosła ze szkoły, czasem pomaga jej w wyobrażaniu sobie pewnych scen literackich i bardzo chętnie wraca do pędzla czy ołówka.
Oczywiście to chowa, tego nikomu nie pokazuje. Natomiast jej upodobaniem prawdziwym, artystycznym jest sztuka naiwna. Sztuka naiwna, sztuka prymitywna, sztuka, która w każdym razie nie jest sztuką z, jak się to mówi, pierwszych stron galerii, której się robi wielkie wystawy, organizuje dla artystów wernisaże i tak dalej. To są czasem schizofrenicy, czasem to są prymitywne plemiona afrykańskie, ale czasem to też jest sztuka bardzo biologiczna. Olga jest osobą, która niesłychanie ceni sobie w życiu bezpośredni kontakt z naturą. Jest sama wojującą członkinią Partii Zielonych, obrończynią zwierząt. Największą pretensję, jaką miała do przygłosowania na naszego prezydenta, to jest to, że był myśliwym. To jest rzeźba pewnej australijskiej współczesnej rzeźbiarki Patrici Piccinini, która się nazywa Młoda Rodzina. Olgę zafascynowało to, że nie wiadomo, kto jest przedstawiony na tej rzeźbie, ponieważ to jest ni człowiek, ni zwierzę, jest to samica jakakolwiek. Samica czy ludzka, czy zwierzęca, nie ma to znaczenia. Po prostu ważne tu jest macierzyństwo i ważne jest to, że życie się odnawia poprzez to, że ktoś kogoś rodzi. To jest cała właściwie opowieść o tej książce, w bardzo dużym skrócie. Zachęcam Państwa do poznania szczegółów tego, o czym ci pisarze opowiadali mi na temat sztuki, ponieważ są to czasem opowieści takie, których się nie usłyszy od artystów. Myślę, że nie usłyszy się też od bezrobotnych kolarzy, kamieniarzy, astronautów i innych ludzi. A kolekcja pełna mocaku, o której tutaj pani dyrektor Masza Potocka mówiła, kiedy za kilka lat zbierze się kolekcja rozmów z ludźmi różnych gatunków, może być jednym z najświetniejszych doświadczeń w ogóle polskiej kultury. Co ludzie jednego rodzaju sztuki myślą o ludziach innego rodzaju sztuki? A czasem co myślą zwykli ludzie z ulicy? To był jeden z finałów mojej rozmowy z Krzysiem Wargą. Powiedział, że właściwie po jaką cholerę my rozmawiamy między sobą, pisarz z pisarzem, o sztuce, skoro najciekawsze jest być może to, co myśli kanalarz, który właśnie wychodzi z kanału, rozgląda się po świecie i widzi, że świat jest raz brzydki, raz piękny. Może to jest naprawdę najciekawsze. Może Janusz coś powie. Ja jeszcze coś powiem, ponieważ jak widać z tej rozmowy, no nie jesteśmy bardzo blisko w poglądach. To nie są dwa światy, które tak bezkonfliktowo mogą się porozumieć. Dlatego tak bardzo mi zależało na tym, żeby zapuścić pewien instrument badawczy w myślenie pisarzy, żeby zobaczyć, gdzie i w jaki sposób się mijamy. I mijamy się oczywiście przede wszystkim z niedostatku wiedzy. Jednak rzeczywiście artyści, może to nie są intelektualiści, ale zdecydowanie więcej czytają niż pisarze oglądają wystaw, jeżeli chodzi o sztukę współczesną. Jest pewna skłonność taka niekrytyczna do podążania, do budowania opinii na temat sztuki w oparciu o rzeczy lekko skandaliczne. I właściwie nie szuka się rzeczy, które są bardziej neutralne i trudniejsze do znalezienia, tylko pojawia się to nieszczęsne gówno Manzoniego, które jest bardzo ważnym dziełem sztuki. Oczywiście on nie ma tutaj żadnych zasług finansowych, ponieważ artyści nie biorą odpowiedzialności za sukcesy rynkowe i za sukcesy galeryjne. To wszystko jest nasza robota. My bierzemy odpowiedzialność za to, co jest pokazywane i jak jest wybierane. Dlatego to, co Maria Poprzęcka powiedziała, to było troszeczkę wyrwane z kontekstu. Rzeczywiście sztuka jest mniej selekcjonowana we współczesności niż literatura.
Oczywiście powstaje mnóstwo złej literatury, która nie przechodzi przez mechanizm druku, bo on jest kosztowny. Ona nie wchodzi w tą operację rozpowszechnienia, która w wypadku literatury jest znacznie bardziej kosztowna niż w wypadku sztuki. Również powodem tego, co powiedziała Maria, jest to, że rzeczywiście tych instytucji, które mogą budzić w pewnym sensie szacunek albo mogą w jakiś sposób wzbudzać zaufanie, że być może to, co tam jest pokazywane, jest czegoś warte. Jest trudne do zrozumienia, jest odległe od pewnych wyobrażeń, ale ma jakąś wartość. Polska jest ostatnim krajem w Europie, która otworzyła Muzeum Sztuki Współczesnej. My jesteśmy pierwszym Muzeum Sztuki Współczesnej, które powstało od Mieszka I. To pokazuje, jak ten kraj jest odległy od myślenia współczesnością. I dlatego, i oczywiście tutaj te odległości w wypadku pisarzy nie są aż tak duże. To jest pewien rodzaj takiego, jak gdyby innego wysterowania smaku. Oni są większymi smakoszami formy. Bo powstaje mnóstwo fajnej literatury, która jest pusta, która jest dobrze napisana i dość pusta. W dziełach sztuki jest raczej tak, że jest bardziej pełna, często gorzej napisana. I myślę, że ten dyskurs się w tej chwili zaczyna. Mi się bardzo podoba ta gorącość, bardzo mi się podoba, że się tak zapaliłeś i tak trochę ci nawet miałeś poczucie, że przekroczyłeś w pewnym momencie ten zakres krytyczny spotkania. Nie? Znaczy, ty miałeś takie poczucie, że przekroczyłeś, nie? Bo ja czuję, jak co się dzieje w emocji człowieka, przecież ja się zajmuję artystami. W każdym razie kończę się tłumaczyć w imieniu sztuki współczesnej. Dalej uważam, że to jest jedno z ważniejszych narzędzi obsługi egzystencji. Ważniejsze od literatury, która jest za wolna, bo ma za dużo słów, za dużo trzeba, że tak powiem, za duże musi być sitko, żeby wyciągnąć ideę, która jest w dziele sztuki. Natomiast dzieła sztuki są znaczne. Ale to już jest inna rzecz. Ale ja bym chciała jeszcze poprosić was, dwóch pisarzy, których tutaj mamy na żywo, o takie skrótowe i bezpośrednie odpowiedzenie na to pytanie, po co jest sztuka. Janusz, proszę cię. No ale nam się nie udało tego na to odpowiedzieć mimo tych rozmów. Ja tam zacytowałem pewnego wybitnego krytyka, który powiedział, że sztuka usprawiedliwia życie w tym, coś jest. Natomiast to, co się granice między sztuką, hochsztaplerką, cwaniactwem, to się zrobiło potwornie płynne wszystko i właściwie strasznie trudne do rozróżnienia. Ty, Krzysztof, powiedziałeś, że specjaliści z warsztatem, sposobem rozpoznawania i tak dalej, tylko że ci ludzie, którzy nie mają talentu, natomiast mają wiele pomysłów i są po prostu hochsztaplerami, mają swoich krytyków, mają szkoły krytyczne, które uznały ich za geniuszy i jeżdżą razem, tworząc właśnie przy pomocy tychże wymyślonych instrumentów takież jakieś kierunki artystyczne. Wiesz, jest, no, ja nie wiem dokładnie, jak to wygląda w Polsce, może jesteśmy taką wyspą wspaniałą. No w Ameryce ja czytam jakieś eseje na temat czegoś zupełnie idiotycznego, bardzo głębokiego i erudycyjnego. W Ameryce jest tak, że wiadomo, że istnieje porozumienie pomiędzy artystami, pewnymi właścicielami galerii, krytykami i właścicielami muzeów. Ci tworzą to, ci biorą to, ci uznają to za wielkie, ci kupują i zarabiają na tym pieniądze. No, to jest po prostu... No, czyli spisek, czyli biznes po prostu. No a muszą być dobre do tego. Nie zawsze, no nie wszystko jest, nie wszystko jest dobre. Są rzeczy idiotyczne, które są uznane za genialne i rzeczy genialne, które są nierozpoznane, no to wiadomo. Ja w tej książeczce opisałem taką krótką rozmowę na temat, po prostu stałem w kolejce po bilety tam do Nowego Jorku i strasznie długa była kolejka i przede mnie wypchnęła się jakaś baba, tak, a pomyślałem sobie, niech sobie stoi, co mi zależy.
i tak kupię. Natomiast wyszedł z tyłu taki jakiś ogolony na łyso facet, który wziął ją za kark, wyciągnął i powiedział: trochę kultury jebana. Myślę, że to jest coś z tego w ogóle klimatu poplątania, pomieszania i że odróżnienie w ogóle w tej chwili sztuki od niesztuki przy wszelkim posiadaniu wszelkich instrumentów jest dość skomplikowane, ponieważ to jest zafałszowane. Czytam jakieś książki, no wyszła taka książka 50 twarzy Greya, która lata za w ogóle arcydzieło i nowy kierunek literatury feministycznej w Stanach Zjednoczonych. No jest to umiarkowane arcydzieło, mówiąc łagodnie, ale okazuje się, że właśnie housewives w Ameryce, po tym jak wyprawią dzieci do szkoły, a mężowie idą pracować w korporacji, to włączają nie takie seriale i nie czytają Prusta, tylko czytają to i włączają filmy pornograficzne. Także wszystko się zrobiło strasznie skomplikowane. Czegoż ja się nie naczytałem o tej pani Nieznalskiej, ona się nazywa? No. Prowokacja. Czym możemy zszokować? No więc krzyż, genitalia i krzywda straszna. Zamiast klękać i cieszyć się, że ktoś zwrócił na to uwagę. No do tego potrzebny jest, co? Sąd. No tak, no sąd, no ale cudownie. Ona powinna być w ogóle, dziękować na kolanach, że w ogóle jest oskarżona o coś, bo ktoś przyszedł i powiedział: o krzyż z genitaliami, poszedł dalej. A tutaj jest oskarżenie, groza, sztuka, dyskusja o sztuce. No, wszystko jest bardzo, bardzo przygnębiające. Ja uważam, że Picasso rozłożył sztukę, był pierwszym, który przeszedł po niej jak czołg, bo przedtem trzeba było umieć malować. On umiał, co Tadzio natychmiast podkreślił, ale inni już niekoniecznie umieli. Ja wolę Velázqueza na przykład niż panią Nieznalską na przykład. Ale Dorota Nieznalska została uniewinniona w końcu. Odpowiesz na to pytanie, bo on nie odpowiedział. Po co jest sztuka? Po co sztuka jest po to samo, co wszystkie inne przejawy kultury. No. Sztuka, literatura, muzyka, film spełniają nasze pewne potrzeby refleksji, potrzeby egzystencjalne, metafizyczne, potrzebę wzruszenia, potrzebę smutku, znaczy wszystko, co nas porusza. Bo zadajesz pytanie, prawda, po co jest sztuka, myśląc wyłącznie o sztukach plastycznych, tak? Tak. Natomiast, no wiesz, no, literatura jest sztuką, muzyka jest sztuką, teatr jest sztuką. To wszystko jest ważne i potrzebne. Natomiast Janusz tutaj... Mówiłeś ty, ja wcześniej również o tej roli krytyka. Zauważ, że w przypadku sztuki współczesny krytyk jest niezbędny. Jeśli chodzi o literaturę, o naszą działkę, właściwie rola krytyka, przynajmniej w Polsce, jest kompletnie zmarginalizowana już. Krytyk literacki nie ma takiej siły przebicia, jak lata temu jeszcze. Może napisać na łamach opiniotwórczej gazety czy tygodnika Pean, To się nie musi przełożyć rynkowo. Pani James, tak, czy jakoś, ta, która napisała te 50 twarzy Greya, może się obejść, po prostu wszyscy mogą chlastać jej książkę, ona się sprzeda. W Polsce wszyscy mogą jeździć po powieściach Małgorzaty Kalicińskiej. Ona sprzedaje po 700 tysięcy egzemplarzy. No tyle sprzedała pierwszego tomu tej trylogii o rozlewisku. Żadna poważna opiniotwórcza gazeta, tygodnik, żaden poważny krytyk nawet nie napisał negatywnej recenzji z tej książki. W ogóle nikt nie zauważył, to nie ma żadnego znaczenia. Więc tu się rola krytyki literackiej zupełnie zmarginalizowała i wszystko jest raczej w rękach czytelników. W przypadku sztuki mamy no, większe parcie rynkowe, tak? To znaczy tutaj rynek jest bardzo ważny, wydaje mi się, i ten... Istotą jest to, jak ktoś zainstaluje danego artystę na rynku. Po prostu, żeby kolekcjonerzy kupowali jego dzieła, żeby galerie kupowały jego dzieła. W przypadku literatury jest rzeczywiście trochę inaczej. Ta książka
Tutaj Tadeusz rozmawia właściwie z pisarzami średniego pokolenia, co najmniej. Średniego pokolenia i starszymi. Natomiast oczywiście interesujące jest, bo rozumiem, że Grzegorz Jankowicz będzie rozmawiał z młodszymi. No to właśnie, jestem bardzo ciekaw, co młodsi powiedzą, czyli młodsi, którzy powinni być bardziej... My jesteśmy trochę konserwatywni, kiedy mówimy o sztuce, bo to wyraźnie widać, że w większości tych wypowiedzi, pomijam Olgę Tokarczuk tutaj, bo chyba ona jest najmniej konserwatywna, czy tam... Natomiast większość raczej ma poglądy konserwatywne na sztukę, prawda? Więc jestem ciekaw, czy to jest związane z wiekiem. Nie sądzę. Ale powiedzmy, że tu są właśnie głównie mężczyźni, bo jest 8 facetów i 1 kobieta, którzy mają takie poglądy dosyć konserwatywne na sztukę. Ciekaw jestem, czy ci młodzi, jakie oni będą mieli poglądy, bo powinni generacyjnie raczej być zwolennikami sztuki współczesnej, sztuki krytycznej, prawda? Nie być konserwatywni. I to jest... Czy czytałaś jakieś już wywiady? Jestem bardzo ciekaw, jak ci młodzi, dzisiaj powiedzmy 30-letni, być może tam będą młodsi, nie mam pojęcia, jak oni widzą sztukę współczesną, bo powinni teoretycznie z racji swojej wspólnoty jakby pokoleniowej w pewnym sensie kibicować. Ja tylko dodam taki drobiazg, że powiedzmy z tymi, z generacjami, wiadomo, że to polega na pewnym rodzaju buntu, jakiegoś z rozwalenia czegoś i tak dalej, ale w Nowym Jorku w teatrze był, jest Broadway. Jako reakcja antybroadwayowa powstał Off-Broadway. Później doszli do wniosku artyści, że Off-Broadway się skomercjalizował, więc powstał Off-Off-Broadway. Teraz największym marzeniem Off-Broadwayu i Off-Off-Broadwayu jest znalezienie się na Broadwayu. Ponieważ to jest prawda. Tam są pieniądze po prostu i to jest prawdziwy sukces. I czytam tutaj jakieś takie czasem wypowiedzi artystów, że nigdy nie zgodziłbym się na to. Byli, są tacy artyści. No na przykład kiedyś Krzysztof Zanussi był bardzo dumny, że na jego filmy nikt nie chodzi. Bo to znaczy, że są niesłychanie głębokie i że po prostu ci ludzie nie zasługują na coś takiego. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Chyba poproszę cię o podsumowanie, prawda? A jeżeli państwo będziecie mieć ochotę na pytania, to jeszcze będziemy mieć parę minut, może. Proszę państwa, to dużo tutaj powiedzieliśmy i cóż, to do, cóż tu dodać. Rzeczywiście jest tak, że pod pewnym względem pisarze się nie różnią od większości ludzi. Mimo wszystko, pod pewnym względem, na przykład uległości stereotypom, podleganiu stereotypom, czy pewnej łatwości oceny na skutek powierzchowności oceny. Wielu ludzi patrzy na trudne, skomplikowane, zawiłe, niepojęte, niezrozumiałe, kłopotliwe i mętne dzieło sztuki, na wszelki wypadek je odrzucając, bo nie rozumie. Nie ma klucza do tego. Rzeczywiście, tak jak Krzysztof mówi, literatura, film, teatr są łatwiej ocenialne. Tam jest łatwiej o kryteria, prościej powiedzieć, czy coś jest tak lub nie. W sztuce już dawno tego nie ma, przynajmniej w tej sztuce współczesnej. Bardzo trudno jest powiedzieć, czy tak, czy nie. Człowiek jest skazany na intuicję. Jestem albo przywiązany do jakichś wartości, w których wyrosłem i tu myślę, że to, że to są pisarze w większości w średnim wieku, też nie jest bez znaczenia. Czym skorupka za młodu nasiąknie, krótko mówiąc? Jaka sztuka była w mojej młodości, to te myśli czy te emocje z nią związane jakoś się przenoszą później. Wszystko to, co zbyt daleko od tego odbiega, nie jest już takie fajne. W związku z czym na wszelki wypadek lepiej się od tego zdystansować. Rzeczywiście w większości opinie o sztuce moich rozmówców są konserwatywne w tym sensie, chociaż nie wszyscy są przeciwko tak zwanej sztuce współczesnej. Tylko, że co znaczy sztuka współczesna? Picasso jest sztuką współczesną? Czy sztuką współczesną jest sztuka z lat 50? Jest, prawda? 60? Być może. Ci ludzie wielokrotnie odnoszą się do współczesności takiej właśnie. C-
cały XX wiek w gruncie rzeczy uchodzi za współczesny. Wielu z nich lubi sztukę tak zwaną współczesną, ale może to nie jest sztuka na przykład lat 80., 90. czy 2000., z którą mają już naprawdę słaby kontakt i na wszelki wypadek odsuwają ją dla młodszych. Na koniec byłem zdumiony, ale i mile zaskoczony, że taką samobójczą książkę zechciał wydać Mocek. Ponieważ w trakcie moich rozmów przekonywałem się, że to jest jedna z ostatnich instytucji, która powinna akurat właśnie taką książkę wydać. Ponieważ wszystko to, co Masza robi w muzeum, nie zgadza się z większością opinii moich rozmówców. Także bardzo dziękuję Maszy, że podjęła ten szalony trud w gruncie rzeczy wydania książki, która mówi o tym, że to, co ona chce zrobić, nie ma sensu. Ale Masza tak głęboko wierzy w to, że to ma sens, że należy tylko cieszyć się, że to muzeum istnieje i ma tak szerokie serce, żeby wydawać i takie książki. Przepraszam, Tadeusz, ja muszę jeszcze słówko powiedzieć, bo z wypowiedzi Maszy Potockiej i Tadeusza wyłania się taki obraz, że głównym zamysłem, żeby wydać tę książkę, było to, żeby udowodnić, że jesteśmy jednak słabo wyedukowanymi palantami jako pisarze, ponieważ nie rozumiemy, nie chcemy rozumieć, lubimy to, co lubiliśmy w młodości, po prostu jesteśmy niedokształceni. No i proszę bardzo, macie na talerzu wszystko konserwatywni, nic nie kumają, nie nauczyli się niczego, w przeciwieństwie do artystów, którzy przynajmniej wszystko rozumieją. To tyle chciałem powiedzieć, bo tak wnioskowałem z waszych wypowiedzi, z twojej Tadeusz również. Taka intencja nigdzie i nigdy nie została nawet zasugerowana. Tu nie ma żadnego naszego wstępu i to jest kwestia taka, że spotykają się dwa autorytety. Wybitni, znani pisarze w kontekście społecznym mają znacznie silniejszy głos niż ja w młodym muzeum. Także tu nie jest tak, to jest bardziej moje ryzyko i tutaj nie ma naśmiewania. Po prostu patrzymy się, jak sytuacja wygląda. Próbujemy doprowadzić do tego, żeby sztuka miała swój właściwy statut, żeby nie było wyłącznie mówienia o niej, że to jest naciąganie, udawanie, manipulacja, spisek, szukanie pieniądza, nieprawda, prowokacja, szok, naruszanie wartości i tak dalej. Bo to jest absolutnie absurdalne. Jeżeli będziemy tak patrzeć na sztukę, no to w tym momencie to rzeczywiście jest. Ja tutaj samobójstwo nie popełniałam, bo takiego zamiaru nie miałam. Natomiast rzeczywiście podjęłam wielkie ryzyko, ponieważ wszystkie te osoby, które są w tej książce, to są wielkie autorytety intelektualne i autorytety z dużą siłą słowa. A komentarza, że jesteście niedouczeni i wtórni i konserwatywni, nie ma żadnego i nie było. Dziękuję bardzo.